Także, już witajcie, jestem WG, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj, no właśnie, mamy kolejny odcinek z Football Team. Jest to mega pack opening, ponieważ nie wiem co innego można robić w tej grze tak naprawdę, oprócz pack openingów, nie wiem co innego można nagrywać w tej grze oprócz pack openingów. Bo inne rzeczy raczej byś nie przyjmowały, ale jako, że mam sporo paczek w zapasie, no to postanowiłem, że zrobię taki mini pack opening, właściwie mega pack opening. Jeżeli chcecie mi pomóc, to koniecznie zarejestrujcie, jeżeli nie gracie jeszcze w Football Team, to zarejestrujcie się z mojego linku, refinka, który znajduje się poniżej w komentarzu. Dzięki temu otrzymacie 200 punktów energii na start, a mi pomożecie w dalszym rozwoju w tej oto gierce. Także cóż, nie ma co przedłużać, lecimy z pack openingiem, przechodzimy do mojej zakładki, postać, paczki. Jak widzicie, brakuje mi tylko dwóch punktów od dwóch, jak to się nazywa? 2% do tego, żeby zdobyć wyższy overall. No a jak widać, mam nadzieję, że niedługo się uda zdobyć ten 130 punkt overall, a to by było naprawdę bardzo fajnie. Ale nie ma co ukrywać, że na razie to jest tylko i wyłącznie boost taki za dzienny trening, bo jeżeli tutaj trenujecie w centrum szkoleniowym i trenujecie w centrum szkoleniowym daną ilość energii, no to wtedy otrzymujecie właśnie boost do overalla, tak naprawdę jest to bardzo fajna zmiana. A my czekamy na razie na naszą pierwszą paczuszkę, która otwiera się w tym momencie. Zobaczmy, co uda się trafić. Uda się wreszcie trafić złote korki. No niestety koszulka Słowacji, było blisko koszulki Macedonii, która była dużo więcej warta i można było ją sprzedać za wyższą cenę. No ale jak widzicie, no niestety tak się nie wydarzyło, że mamy tylko i wyłącznie gorszy item, który no raczej mi się nie przyda do szczęścia, ponieważ mam dużo tych niebieskich. Są spodenki, są tam korki akurat pomiędzy złotymi itemkami. Aha, i te korki Konga wyglądają naprawdę bardzo fajnie, ponieważ one by mi się jak najbardziej przydały. No 101 paczek do otworzenia, 101 paczek do otworzenia, zobaczymy ile uda nam się tak naprawdę otworzyć. Przekonajmy się, no mamy po raz kolejny korki, to jest moje przekleństwo, korki. Tylko że korki nie takie, które potrzebuję, bo tam były korki Kongo, które naprawdę były bardzo fajne. No i oczywiście można byłoby je wykorzystać do uzyskania wyższego punktu poziomu overalla. I po raz kolejny mamy korki, ale no tym razem trafiamy z podenki Rossoneri. Tam byłem blisko spodenki Azerbejdżanu. Swoją drogą, czemu Azerbejdżan ma, znaczy Kazachstan, czemu Kazachstan ma złote spodenki, a na przykład, nie wiem, taki RPA nie ma, które według mnie jest troszeczkę lepszym zespołem niż Kazachstan. Swoją drogą, te zespoły chyba razem się nigdy nie mierzyły w prawdziwym życiu, więc no ciekawe by było, jak to by wyglądało, jeżeli te albo na przykład WKS, że czy WKS jest słabszy od Kongo? No nie wydaje mi się, a Kongo ma lepszy, teoretycznie przynajmniej lepszy set, jeżeli chodzi o to, to nie ma żadnych wątpliwości. No cóż, idziemy dalej, korki RPA i korki Arabii, to tak jak mówiłem, potrzebuję korków, z tym, że potrzebuję złotych korków, a nie niebieskich, które mi się do niczego nie przydadzą. Mamy do otworzenia jeszcze 8 platynowych paczek, więc zobaczymy, co tutaj będzie w środku. Mam nadzieję, że coś dobrego. To trwa otwieranie złotej paczki. Korki Paryżan. No, po raz kolejny korki, z tym, że one mi się za bardzo nie przydadzą. Najfajniej by było, jakbyśmy trafili tutaj, no nie wiem, no złote korki, tylko nie wiem, jak reprezentacja ma tutaj złote korki. Przekonajmy się, no Brazylia nawet ma nawet zielone korki, nie ma złotych, więc to jest coś dziwnego. No cóż. Jak widzicie, naprawdę wam zasłaniam, ale mamy 8 rano. Ja wstałem dzisiaj specjalnie wcześniej, żeby nagrać odcinek, ale niestety zaspałem ostatni dzień wakacji. Nagram to 31 sierpnia i dzisiaj muszę nagrać naprawdę dużo, dużo odcinków, żeby były na zapas. Żeby ten kanał żył przez okres tego września. Bo nie ukrywam, że nie będzie już powoli co nagrywać, bo no, kariera to jedyne co mi pozostało. Bo w Ultimate Team się według mnie już nie opłaca grać, bo i tak w sumie... No te nagrody nie są dla nas, nie? Że to co zdobędziemy, to jest dla nas. Ale no... teraz się już gra tylko i wyłącznie dlatego, żeby sprawdzić swoje umiejętności, nie dla nagród, bo nagrody są tak żałosne w FIFA Ultimate Team 21 w tym momencie, że to jest hit, że to jest hit po prostu. Bo nie da się trafić żadnej z kart, jeżeli trafi się kartę powyżej 100k, to jest już się naprawdę wygrywem. Jeżeli karta się trafi poniżej 100k, no to oczywiście jest ich strasznie, strasznie dużo. I tak naprawdę ceny trzymają tylko te topowe, te najbardziej metagrywalne karty. No a tutaj w Football Team żyje przez cały czas.
No i można się troszeczkę nim pobawić, aczkolwiek nie ugram, że jak wyjdzie nowa FIFA, to chyba odłożę tego Football Teama. No i wtedy będzie to wyglądało tak, że będę po prostu... Że będę po prostu nagrywał FIFA dla was. Co prawda nie będę kupował FIFA oficjalnie, ale nieoficjalnie może jakieś odcinki się pojawią, chociażby z bety, jeżeli wyjdzie. To było naprawdę bardzo fajnie, gdyby się udało zagrać w betę. Mam nadzieję, że w tym roku ją wypuszczę, bo w tamtym roku oczywiście tej bety nie było, żeby dopracować ten gameplay do maksymalności. Jak wyszło, to wiemy. No niestety nie wyszło zbyt dobrze. My dostajemy fajne korespondenki Hiszpanii, więc już jest spoko. Zobaczymy, co uda się trafić w tym momencie. Przekonajmy się. Jedna paczka otworzona, korki Arabii. Korki nawet tej Arabii byłyby fajne, bo fajnie wyglądają, są zielone. To jest jeden z moich ulubionych kolorów, co możecie zobaczyć zresztą z tyłu. Mam ścianę w zielonym kolorze, to jest dosyć niespotykane. Nie jest to taka zieleń. To jest taka wyblakła zieleń, coś się komponuje bardzo fajnie z tym żółtym kolorem. No ale no właśnie, dostajemy Getry Francji, co daje 17,6 umiejętności do kondycji chyba. Nie jestem pewien, do czego dają te umiejętności. No cóż, zobaczmy, co będzie w kolejnej. Na razie żadnego złotego itemu nie trafiliśmy. Jak widać, ten szczęście, no ogólnie, no nie jestem szczęśliwym człowiekiem, tak jak powtórzyłem to w poprzednim odcinku. No i to wygląda dosyć słabo. Ponieważ... Kurde, no fajnie by było trafić coś dobrego. Coś dobrego, takiego naprawdę fest, które by się mi przydało. No najlepiej złote korki, no oczywiście. Wtedy miałbym skompletowany cały złoty tier. Mam wszystko złoto oprócz korków tak naprawdę. I tutaj by było coś niesamowitego, gdyby się udało trafić korki. No niestety trafiają teraz getry. Getry, które nam się nie przydadzą. Na razie kompletuję to, bo to potem można wymienić na większy boost. Jeżeli się skompletuje z, na przykład z Ameryki Południowej, z Europy, za daną ilość strojów, no to wtedy stroj piłkarskich w Football Team, to wtedy można to wymienić na energię, jakąś ilość tych pieniążków wirtualnych, czyli oczywiście te banknoty. Znowu blisko korki Macedonii, które i tak by się nie przydały. Ale zawsze to zielony jest lepszy niż niebieski. Co prawda dosłownie w przyjemności, bo ja wolę osobiście zielony kolor niż niebieski. A my teraz trafimy korki Nowej Zelandii, no niestety nie trafimy korków Złotej Zelandii. Nowej Zelandii oczywiście. Wybieramy sobie to i otwieramy kolejną paczuszkę. Może uda się trafić coś dobrego, mam nadzieję. Swoją drogą Football Team ostatnio wprowadził, widziałem weryfikację konta i to polega na tym, że po prostu wygląda tak, że trzeba się zweryfikować, bo jeżeli się zaloguje na innym urządzeniu, ogólnie jeżeli się chce zalogować, to musisz zweryfikować swoje konto poprzez wysyłanie adresu na adres e-mail wiadomości. Widziałem, że to w społeczności wywołało dosyć spory ruch, dosyć spore oburzenie, ponieważ wiele osób nie ma dostępu do tych e-maili, na których zakładały te konta. No zobaczymy, jak sytuacja się rozwiąże. Mam nadzieję, że rzeczywiście po myśli graczy, jeżeli te gracze chcą, żeby nie było tej weryfikacji. No bo to jest w trosce o bezpieczeństwo, z tym, że no właśnie, niektórzy już nie mają dostępu do tych maili. W związku z czym, byliśmy blisko tego fragmentu. W związku z czym, no ciężko będzie się zalogować i stracić takie konto, na którym, tak jak ja, poświęciło się dosyć sporo czasu. No to jest bardzo, bardzo, bardzo słabo, bo ja gram w tą grę od 2019 roku. Ale no właśnie, gram z małymi przerwami. Teraz trafiłem w tą drogę fragment, niebieski fragment, który jest całkiem spoko. Nie pamiętam, jakie mam tam fragmenty, więc będę musiał zobaczyć. No i cóż, przechodzimy dalej, getry Finlandii. No niestety, getry rozsunęli. Po raz kolejny w dzisiejszym odcinku. Więc dosyć przyjemnie trwa ładowanie animacji. Zobaczymy, co będzie w środku. Oby coś dobrego, aby jakieś złote korki. Tam były złote korki, no moje marzenie. Ale niestety się nie uda tego trafić, bo to jest oczywiście zbyt ciężkie. W ogóle właśnie tak jak mówiłem, żadnego złotego itemku nie było, co troszkę martwi, ponieważ no... Oj, tam spodenki Rosji pomiędzy, kurde. Troszeczkę martwi, ponieważ na taką ilość paczek przydałoby się trafić chociaż jeden złoty itemek. Nawet tej paczki platynowej nie udało mi się trafić zbyt dobrze. Teraz mamy ten fragment, nie, mamy koszulkę w Holandii, która mi się nie przyda. A może się przyda, nie wiem, zobaczymy, jeżeli jej nie miałem, to spoko, jeżeli ją miałem, to strasznie słabo.
Ale no zobaczymy, zobaczymy co będzie w środku. No kurde. No koszulka Arabii była bliska, aczkolwiek koszulki nie potrzebuję, bo mam już koszulkę reprezentacji Polski. Swoją drogą dajcie mi znać w komentarzu, jak to obstawiacie, czy Paulo Sousa będzie grał, będzie nadal naszym selekcjonerem, czy nie. No przekonamy się, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że no, nie zostanie podjęta pochopna decyzja i sam Paulo Sousa nie odejdzie. Ponieważ to by było naprawdę dziwne, gdyby sam odszedł po tak krótkim okresie czasu w reprezentacji. I ogólnie słaby debiut Messiego w PSG. Naprawdę nie oglądałem meczu, ponieważ nie mam moja telewizja, która nie działa tak jak powinien. W związku z czym nie mam jak oglądać tych meczy, a debiut Messiego to szkoda, że mnie ominął i na żywo, nie mogłem tego oglądać. Ponieważ mój telewizor nie działa tak jak należy i troszeczkę szkoda, ponieważ chciałem zobaczyć debiut Messiego na żywo w telewizji, tak jak normalny, pełnoprawny kibic, który ogląda mecze PSG. No ale mówi się trudno, tak jest życie i czasami trzeba przeboleć to, że się nie można obejrzeć meczu ulubionego klubu. Wiem, że może będę hejtowany, że mój ulubiony klub to PSG, ale naprawdę ta historia z tym związana jest taka dosyć dziwna, ponieważ zacząłem kibicować temu klubu w 2014 roku. Nie, a może w 2013? Chyba w 2013. Gdzie to Zlatan Ibrahimović właśnie grał w tym klubie. I robił tam niesamowite rzeczy i po prostu się zakochałem w tym piłkarzu. Oczywiście no homo. Ale no fajnie się oglądał tego piłkarza w barwach PSG, kiedy był w tym swoim takim prime. To ciekawe. O, trafiłem teraz fragment. No niestety. Tak blisko, mamy korki Australii. No niestety się nie udaje trafić tego fragmentu. Więc otwieramy dalej, się nie zatrzymujemy. Jedna razy jeden, więc zobaczymy, tutaj będzie spodenki Rossoneri. No niestety, więc dosyć przeciętnie. 59 paczek do końca, zobaczymy ile zajmie ten opening. Bo fajnie było, nie ukrywam, zmieścić się w pół godziny. Ale no zobaczymy, teraz mamy Getry Arabii. To one mi się przydadzą, no i koniecznie, wolałbym tą koszulkę Arabii, która jest złota. A tak, no trafiamy zielone Getry Arabii. Czy tam niebieskie Getry Arabii, które no mi się nie przydadzą. Oj, teraz spodenki Polski. Tak jest, mamy spodenki reprezentacji Polski, pierwszy złoty itemek. Więc bardzo fajnie. No i cóż, będę ich chyba używał, tak mi się wydaje, że założę je. Skoro mam koszulkę reprezentacji Polski, teraz mam spodenki reprezentacji Polski, tam były kurde znowu te korki Arabii, które tak by mi się przydały. No ale niestety no to tak wygląda, że się mi nie przydadzą i po prostu, znaczy no tak wygląda, że ich nie dostanę. No nie. Po raz kolejny złote korki. Ja wolałbym zamiast tych spodenek reprezentacji Polski złote korki, bo jednak to miałbym cały skompletowany ten złoty tier. No a tak, no to nadal pozostaje mi tylko marzyć o tych złotych korkach. Teraz mam korki Panamy, którym się również to szczęście nie przydadzą. Mam nadzieję, że złote korki jeszcze uda się trafić, ponieważ trafiliśmy jeden złoty itemek, który no zdecydowanie jest bardzo fajny, bo są to spodenki reprezentacji Polski przede wszystkim. Teraz mam koszulkę Korei, ciekawe czy północnej czy południowej, nie, południowej, bo północnej chyba nawet nie ma, jeżeli chodzi o to. Bo w FIFA chyba nawet też nie ma żadnego zawodnika z Korei Północnej, jak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Spodenki Macedonii, tam był znowu jeden fragment, a jednak Getry Danii, które teoretycznie dają więcej boostu do umiejętności. Ale no niestety no nie dają tego czegoś, tego specjalnego. Kropki na D, która była postawiona, gdybyśmy mieli złote korki. No cóż, mam nadzieję, że na taką ilość paczek, no co prawda jeden złoty itemek wpadł, więc nie ma co oczekiwać większej ilości złotych itemków, ponieważ no w tamtym odcinku otworzyłem podobną ilość paczek i nie wypadł mi ani jeden złoty itemek. No w związku z czym, no to mówi samo przez się. Że jednak coś jest nie tak i trzeba to zmienić, żeby to trafialność była większa. Czy uda się trafić ten fragment? No niestety nie, byśmy mieli złoty fragment, byśmy mieli tam chyba mamy niebieski fragment trafiony. W związku z czym by było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dalej tam były te złote getry, ale czy uda się znowu po raz kolejny tak blisko tego fragmentu. Co prawda ostatnio było bliżej, ale jednak mimo wszystko.
Zobaczmy, zobaczmy co będzie w kolejnej paczuszce. Przekonajmy się w tym momencie, ponieważ trafiamy z płodenki Bułgarii, które są teoretycznie fajne, teoretycznie nie, bo czerwone by się fajnie komponowały z koszulką reprezentacji Polski, czyli taki biało-czerwony, biało-czerwony strój. O, i teraz mamy troszeczkę lepiej, bo mamy Getry Venezueli, które dają aż plus 34 do rozgrywania. Tylko że ja nie potrzebuję tych getrów, jeżeli już to korki i to naprawdę bardzo fajne korki, bo złote korki przede wszystkim, a nie getry Macedonii, które byśmy trafili po raz kolejny, a nie, wcześniej trafiliśmy getry Wenezueli, które są dosyć podobne, różnią się od cieniem czerwonego. No i zobaczmy co będzie tutaj. Korki Arabii są naprawdę teraz, wcześniej były chyba złote, tak mi się wydaje, czyli że są różne wersje, różne, że tak powiem, izotopy. Jako że jestem na biochemii, to mówię tak bardziej chemicznym punktem, bardziej chemicznym językiem, różne izotopy danego pierwiastka, czyli w tym przypadku korków. No ale cóż, no niestety, no tak to wygląda, że się nie udaje trafić nic dobrego. Nawet ten fragment byłby fajny, albo te korki spadają w Kazachstanu, to by było coś, a tak mamy getry Ekwadoru, które no nie są zbyt dobre. Zerujemy dzisiaj konto na tych złotych paczkach, mam nadzieję, że uda się trafić coś dobrego. Razy jeden otworzony, ale to były złote getry, które już naprawdę też byłyby bardzo fajne. A jednak mimo wszystko bardziej by mi się przydały złote korki, bo to by było coś, bo tak jakby do skompletowania złotego tieru brakuje mi tylko i wyłącznie złotych korków. Ale to raczej nie będzie miało miejsca. Getry Paragwaju, no... Tak średnio bym powiedział. Tutaj zdecydowanie szybciej to idzie niż otwieranie paczek FIFA, bo tam zanim się... Tam były złote korki, proszę, złote korki. No nie, tak się nie robi football team, tak się nie robi. Powinna być jakaś gwarancja tych złotych korków, ponieważ no... Trafiliśmy akurat pomiędzy, centralnie pomiędzy, tam był jeszcze fragment, który by się też również przydał. A swoją drogą, otwórzmy sobie teraz może za 5 kluczy, czy to coś da, używając klucza prawie ma szansę na pomnożenie swojej nagrody. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o to. O nie, już myślałem, że uda się trafić te złote korki. Po raz kolejny za 5 kluczy, bo mam nadzieję, że taką teorię, że to i nadzieję przede wszystkim. No zobaczcie, kurde, znowu było blisko. Getry Uruguayu. A wiecie co, otworzymy sobie tym razem za 10, bo mam dużo tych kluczy. I zobaczymy czy uda się trafić coś dobrego. No zobaczmy. Czy wreszcie uda się robić? No tym razem gorzej, czyli za 10 się nie opłaca, jeśli już to za 5. Ale ja będę otwierał za jeden, bo to teoretycznie chyba daje większą szansę na trafienie czegoś dobrego. Ale nie jestem pewien. O, znowu złote korki. Korki RPA i złoty fragment za nami. A my trafiamy w koszulkę Kolumbii. Ajajajajaj. No dobra, zobaczmy co będzie w kolejnej poduszce. Podenki Argentyny. Teoretycznie dobrze, bo to jest dobra reprezentacja, z tym, że no właśnie. No tak nie do końca jest to dobry traf, ponieważ no. Kurde, znowu mamy korki, tym razem Niemiec. Deutschland. Nein. Nie chcę czegoś takiego, nie potrzebuję. Aczkolwiek no. Jednak zmieniam zdanie, nie potrzebuję, bo to mi się. Bo tych korków jeszcze nigdy nie trafiłem. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ponieważ ani razu tych korków nie trafiłem. Pomimo, że nie są złote, to mi się przyda do tej wymiany, która mi się tutaj przyda. A ten był z podenki Arabii. I fragment, który nie wiem co daje tak naprawdę. Może jakieś ulepszenie, nie wiem. Bo ostatnio też również parę tych fragmentów trafiliśmy. Ale no, niestety... Za dobrze to nie wygląda. Zobaczmy co będzie w tym momencie. Getry Bośni, nie, koszulka Blaugrany, która daje troszeczkę mniej. I która już trafiamy po raz enty.
Nie ma co ukrywać, to jest troszeczkę denerwujące, że się trafia te duplikaty. Fajnie było, żeby tych duplikatów nie było, to wtedy już by było naprawdę bardzo spokojne, wiadomo. Wtedy zabrakłoby itemków do trafiania. Teraz mamy getę Turcji, tam był biały fragment. No niestety nam się go nie udaje trafić. Następny darmowy za 16 godzin, więc co... Tak jest, co 24 godziny ma się jeden darmowy klucz. Oprócz tego te darmowe klucze można dostać w pojedynku na triki. Można dostać w... kupując je, ale mnie to nie interesuje. Mnie nie interesuje żadne kupowanie. Mnie interesuje po prostu sama gierka. Bo teoretycznie no, dałoby się to zrobić lepiej, że dałoby się osiągnąć wyższy overall, jakbym pompował tutaj pieniądze. A to nie jest... To jednak zabiera zabawę, tak samo jak Road to Glory w FIFA, że zabiera się samą zabawę poprzez kupowanie FIFA pointsów, bo wtedy największa zabawa jest, gdy samemu się zdobędzie dany skład, czy dane umiejętności, w tym przypadku football team. No, samemu, a nie, że się pompuje pieniądze, które się najprawdopodobniej dostało od mamy. No i tak to wygląda. 7 paczek do końca, 7 paczek do końca, jeszcze jedną platynową sobie otworzymy, więc to nie będzie zbyt długi pak opening. Zeszło nam dużo szybciej niż ostatnio. No zobaczymy, po raz kolejny tam były złote spodenki, ale złotych spodenek nie potrzebujemy, bo już mamy aż 2 pary. Więc no zobaczymy, co mamy tutaj. Co mamy w kolejnej paczce? Otwieranie, trwa otwieranie złotej paczuszki. I po raz kolejny korki, więc wspaniale. Ślepy było trafić tego Getera Arabi. Nie ukrywam. Dobra, wchodzimy do kolejnej paczuszki. Zobaczymy, co będzie w środku. Koszulka RPA, no to również mi się nie przyda. Dziękujemy za ten item, ale to mi się nie przyda. 4 paczki do końca, właściwie 5 paczek do końca. Łącznie z tą, ponieważ tworzymy sobie jedną platynową. Aj, blisko tego fragmentu była, to tylko i wyłącznie Getter Irlandii. Niby dobrze, niby nie, ale no jednak przydałoby się trafić coś lepszego, przydałoby się trafić takie boom. Już przynajmniej mam tytuł, że mamy złoty itemek, ale no niestety oprócz tego chyba nic nie będzie z tego openingu, nic nie wyciśniemy z tego paku openingu. Jeszcze dwie paczuszki, zobaczymy, czy tutaj będzie coś dobrego. No były 2 złote itemki pod rząd. I 2 fragmenty teraz pod rząd, kurde. Ostatnia paczuszka, tak mi się wydaje. Więc zobaczmy, co będzie tutaj. Trwa otwieranie i czy mamy złoty fragment? Niestety mamy tylko i wyłącznie Getter Egiptu. Więc no dosyć przeciętnie. Dobra, otwieramy teraz tą paczkę i razy 5. Zobaczymy. Czy uda się trafić coś dobrego? Proszę, złote korki. Dobra, mamy fragment. Nie wiem, co on daje. Ale jest to złoty fragment. Zobaczymy tylko sobie jeszcze jedną rzecz. Tutaj mamy chyba tak jest. Otwórz 160. A, daje tylko brązowe paczki, kurde. Ja potrzebuję jakichś lepszych paczek. 320 paczek. Ja mam otworzonych 235 na 320 paczek, więc no. Dosyć słabo. Ale mam nadzieję, że uda się trafić w kolejnym odcinku. Jeżeli zrobię jakikolwiek jeszcze odcinek, to mam nadzieję, że uda się trafić coś dobrego. Fajnie by było, tak się prezentuje moja postać. Mamy właśnie, tak jak widzicie, Getter Austrii, spodenki Włoch, korki Derioten i koszulkę reprezentacji Polski, która daje naprawdę sporo do umiejętności. A my mamy spodenki Włoch, albo mamy inne złote spodenki, których teraz sobie nie przypomnę, jakie reprezentacje są to spodenki. Ale mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, że zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale, ponieważ to mi pomaga tylko i właśnie w rozwoju. Ostatnio suby są teoretycznie na minus, bo mam minus 13 subów, ale mam plus ogólnie. Ostatnio przybyły 4 nowe subskrypcje, co mnie bardzo cieszy. Nawet jeżeli ogólne saldo jest na minus, to i tak mnie cieszy, że zostawiacie subskrypcję na tym kanale i dzięki wam mogę się dalej rozwijać. Także cóż, szczęście do buty, do zobaczenia wkrótce, do strzałeczka, trzymajcie się.